Jaka jest na co dzień Dorota Szrągowska? Taka sama jak w telewizji, zakręcona, kreatywna, ciepła, sympatyczna, z dobrym po prostu człowiekiem i strasznie lubi wszystkim pomagać i kocha remonty. A czy wy na planie na przykład macie czasami jakieś odmienne zdania na tyle, że powiedzmy, gdy zakończy się program, wyłączacie kamery, to siadacie z Dorotą no i rozmawiacie na ten temat? Wiesz co, ja akurat nie mam, ponieważ mamy bardzo podobny gust i właściwie we wszystkim się zgadzamy. To jest nieprawdopodobne, ale wchodząc nawet do sklepu potrafimy wskazać tą samą rzecz, która nam się podoba. Jeżeli chodzi o płytki, kanapę, stół, krzesła, jakoś tak jest. Który remont najbardziej zapadł Ci w pamięć? Odcinek specjalny to było 2-3 lata temu na święta, gdzie robiliśmy dom, w którym mieszkało 8 osób. I to był bardzo mały domek, bo on miał 70 parę metrów, rozbudowaliśmy go do góry. To był remont w grudniu, więc to był naprawdę bardzo hardkorowy czas dla nas. Jak na przykład radzisz sobie z emocjami? No bo często te remonty, wiadomo, to jest ogromna szansa dla wielu rodzin, ale wcześniej jest wiele łez, cierpienia. To prawda, ale wiesz co, wychodzę z założenia, że po każdym remoncie wychodzi słońce i ci ludzie po prostu dostają szansę na nowe życie, więc staram się tylko i wyłącznie skupiać na tym, że to jest po prostu coś dobrego, a to dodaje naprawdę dużego kopa do działania. Wiemy też, że teraz mama Doroty walczy z bardzo poważną chorobą. Jak czuje się Dorota w tym wszystkim? Chyba Dorota wszystko już powiedziała na swoim Instagramie na ten temat i całkowicie ją wspiera.